Hej, hej, witam serdecznie. Od dzisiaj łatka 1.83 War Thunder i zatytułowana jest Władcy Morza. Co to oznacza? To oznacza, że jak i na Xboxie, tak i na PS4, jak i również na PC-cie, okręty zostały dodane już w formie otwartej, więc są za darmo, nie trzeba żadnych paczek wykupować. Można ściągnąć War Thundera, ewentualnie jak ktoś ma, i odpalić sobie okręty za darmo. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam, ale od razu mówię, że okręty w War Thunderze są bardzo, bardzo specyficzne. Jest olbrzymi chaos na tych akwenach i no to mi się nie podoba. Jednak może komuś przypaść do gustu taka bitka okrętów, więc jak najbardziej, jeśli za darmo, można sobie to wypróbować. Oprócz tego marynarka USA, Niemiec oraz ZSRR została przetestowana. Przygotowaliśmy także mapy w różnych klimatach i strefach. Przekonajcie się sami. I dołącza również Royal Navy, czyli już nowa nacja. Royal Navy to prawdopodobnie albo na 100% brytyjskie okręty. Oprócz tego śmigłowce nie interesują mnie, ponieważ są płatne. Chyba, że ktoś tam ma piątą erę, coś takiego. No tutaj tylko i wyłącznie chodzi mi o te okręty. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej jest to już dostępne i można pograć za free. Także dzięki bardzo. Pozdrawiam. Na razie.